Money, money, money. Wiesz, co ci mogę wyciągnąć? Boże. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. No, pokaż. Jezus, kawałek wafelka i tyle radości? No, kto to widział? Dzidzia takie rzeczy. Mam, mam. Jeszcze miam, miam. Nie podoba mi się to. Reakcja jest trochę. O, o, o. Co to? O kurczę. Ale numery. My z Laurką i jej dyduszem. Cześć. Cześć widzowie. To ja. Bach. Bach. Dyduś spad, tak? Bach. Oui. Oui. A oui. No wiecie, że dziewczynka trochę po francusku. I trochę tui, nie? Tui. No więc słuchajcie, rozpoczynamy dzień od tego, iż gdyż ponieważ ja już byłam u góry, robiłam konsultację w sprawie wielkości fugi w płytkach i już były dwie płytki. Później pokażę wam efekt końcowy, jak panowie pojadą. Także już mamy jakieś płytki, słuchajcie, a wiecie, moje płytki są duże. Więc cztery płytki i już będzie półściany w moim przypadku. O. Baba! Baba była niedawno, tak? Była baba u ciebie, tak? Nie? No była baba u ciebie. Zrobiłam z suszarki pranie i stwierdziłam, że ubiorę sobie jeszcze raz tą samą pościel. A pytacie mnie o pościel? To są pościele z Home & You, te ostatnio tak magluję. Czy one jakościowo takie dobre są, powiem wam szczerze? A akurat tak, no jakoś nie powiedziałabym, że szał robi. To też zależy od materiału, ja nie mówię, że wszystkie są gównowate. Ja chyba mam 5 czy 6 kompletów z Home & You. To ten, jakbym powiedziała, że wypada on średnio na jeżaku. Ten model, ten typ tkaniny. Ja jestem Laurka i grzebie mamy w telefonie. Nieładnie. Nio, 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 nio. Nio, 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 nio. Nio, nio. Nio, nio. Papa. A, bo ona mówi, ona próbuje powiedzieć Paula, że Paula gada z nią przez telefon, wiecie, na kamerce. I to oznacza. No nie gada teraz, ona w pracy jest jeszcze. Wieczorem do ciebie zadzwoni. No, wieczorem zadzwoni. Nie. Nie, ale wieczorem ci mówię. Zadzwoni. Jak Laurka mówi, że nie, to znaczy, że nie. Słuchajcie, chciałabym wam opowiedzieć dzisiaj na przykład o wtopie, jaką zrobiliśmy na jakieś, no, 150 zł, ale już jesteśmy, no i tak, i nie, bo można to sprzedać. W plecy 150 zł to była taka oczywista oczywistość, o której nikt z nas nie pomyślał. Kupiliśmy wannę z syfonem i z tymi... No w wannie są te odpływy, nie? Żeby korek się wysuwał i wiecie, no rozumiecie, o co chodzi. No i byliśmy tacy dumni, że kupiliśmy sobie zestaw, że dobra cena, wanny z tym i tak dalej, nie? No tylko na logikę, no przecież jaki dają ci kolor w zestawie? No srebrny, a my przecież będziemy mieli dodatki złote. I przedwczoraj dostaliśmy olśnienia właśnie, że przecież tam w środku jest srebrne. No i słuchajcie, wchodzę na stronę i sam ten, który jest w zestawie tutaj, kosztuje 180 zł, a złoty, który ja potrzebuję, kosztuje 310 zł. Także... I wiecie, gdybyśmy tak uruchomili mózgi wcześniej, to kupilibyśmy po prostu wannę bez tego, bo i tak byśmy tego nie potrzebowali, kupilibyśmy to osobno i teraz nie mielibyśmy problemu z tym, żeby to sprzedawać i tak dalej, wiecie, o co chodzi, nie? No, bo to więcej z tym kłopotów niż po prostu to wszystko warte, więc no taki problem. No, oczywista oczywistość się kłania, ale na przykład nikt na to nie wpadnie. A często jest tak, że popełniamy takie błahe i proste... Proste. Baba. Już nie, starczy? Jak tata? Błahe i proste powody, no. Rozumiesz. Także no, wiecie, no można to sprzedać, ale czy to komuś będzie pasować i w ogóle? A teraz przejdźmy, moi drodzy, do tego, co dzisiaj było na obiad. Było coś, co ja nazywam życiem. Było coś, czego nie było z 500 tysięcy lat. Nie, no nie pamiętam, kiedy jadłam. Pierogi leniwe z odrobiną cukru na masełku, z bułeczką tartą. Laurce to aż się uszki trzęsły, powiedz! A drugie danie, które zobaczycie, to jest zwykły taki makaron chiński
który kupiłam ostatnio w Lidlu, jak był ten tydzień azjatycki, czy tam jaki to tam był ten tydzień. I do tego, wiecie, dałam tylko odrobinę warzyw, bo dosłownie pokroiłam kilka rodzajów papryki kolorowej, przeróżne kolory, żeby były, trochę cebuli czerwonej, trochę czosnku dałam świeżego i doprawiłam to na taki styl tajski. Trochę sosu ostrygowego, trochę oleju sezamowego, trochę sosu sojowego, ciutkę oleju rybnego i to jest dosłownie wszystko. I to jest najlepsze na świecie. Wszystko na oko, wiecie, tak żeby podrasować to pod siebie i... No takie rzeczy to ja lubię. Daj mamusi brzeczkę. O nie! Ale z dyduszem? O kurcze! Chyba namiętny! Mamusia cię zaraz całą wymaluje, bo jeszcze mam chyba szminę na ustach. Albo to, co zostało ze szminy. Nie, już nie. Nie. A jak Laurka mówi, że nie, to znaczy, że nie. Zacznijmy od tego, że już pokazuję wam, co jest w łazience. No i to były tak porozstawiane... Co? Porozstawiane te płytki. No trochę poszło tych płytek. Tam jeszcze są całe paczki przecież. No tu masz jeszcze całe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć masz. No to ile? Mir Mirex i Mir Szmirex. Gdzieś ty tu wlazł ten burdelik, Mir. My możemy tu tylko oglądać. No. My tylko. Więc słuchajcie, przechodzimy, no jak wchodzimy, nie? No to zmiana jest następująca, bo ja zaczęłam coś gadać, że tu były te płytki wszędzie tak poustawione, bo próbowaliśmy z panem powybierać elementy, bo zobaczcie, te płytki są tak dziwnie umaszczone. Na przykład ta wygląda jak z innej parafii, ma ten marmur, ale ma go tak mało, nie? Widzisz, o co chodzi? Nie, są jakieś takie te fafoły w ogóle też, no. I one są takie dziwne. Na przykład tamta też jest taka blada i te blade strasznie chcemy dać w miejsca, w których nie będzie jej widać. Na przykład za lustro, druga będzie za szafką, a te takie, co są właśnie więcej marmurkowate, no to będą tutaj, nie? No i teraz wchodzimy i mamy tak. Tu mamy dwie. No i tu mamy cyk. Tu mamy cyk i tu mamy cyk. I tak rzeczywiście z sensem jest nawet ułożone, nie? Zawsze, wiesz co, jak oglądam, choćby nie wiadomo jakie... Nie wyzywaj go. Nie wiadomo jakie zdjęcia, jak robią płytki, jesteśmy w tym momencie, gdzie są, wiecie, te gówinka. To mi się to tak nie podoba, to tak tego uroku nie ma, że w ogóle okropnie teraz wygląda z tym niebieskim. Także na razie mamy tyle... Kliny. A kliny. System osuwania płytki. A, widzisz. Klin. Klin. Nadal mamy straszne światło. Jak przejdziemy z tej strony, to mamy to samo. Ale chciałam pokazać, że tu mamy złotą listewkę. Nie sklejaj. No nie, na razie nie ruszam. Fumowanie będzie i... No nie, nie, nie ruszam i... Pierwszy. No, także tu mamy złotą listewkę. A w tych płytkach, na przykład te listwy, jak widziałam zdjęcia, to na przykład robią jakieś elementy pionowe. A my zrobimy ją po całości tutaj. Także teraz w ogóle jest kijowe światło, kijowa kamera. I tak równo co widać w sumie, nie? Ta. Jak tak patrzę teraz w poglądzie... Te listwy, no. Dwie można by było, a nie, nie mam za dużo wyboru z listwy. Nie, wiesz co? Jakbyśmy zrobili dwie na tą małą łazienkę, to też niedobrze. Bo ta łazienka wbrew pozorom, no strasznie mała też nie jest, no nie można powiedzieć, no. Zawsze jak słyszę stwierdzenie mała łazienka, to mam tylko wyobrażenie, jak łazienka jest w bloku mała. I wtedy, choćbym do nie wiem jakiej łazienki weszła, twierdzę, że jest duża. No ona nie jest jakoś strasznie mała, no nie jest ogromna, no ale... No słuchaj, no jest na tyle, że zmieścisz wannę spokojnie, szafkę, srocz, tu coś będzie takie zajebiste, ustawione. Już zamówiłam 360 zł. Musisz coś dołożyć. I do jakiegoś dodatku musisz coś dołożyć. O, otuchy ci mogę dodać. Ej, dzisiaj darty są. Nawija tym. Na Viaplay można obejrzeć, także dzisiaj mamy darty, bo dzisiaj jest czwartek, web obdarty. No dalej, dokładaj. Money, money, money. Zobaczmy, co ci mogę wyciągnąć? Boż. No właśnie. Ty chyba nawet pieniędzy nie chcę. Nie komentujmy. Aha. To jest wycinane, patrzysz do tego. Tak. Czyli ta płytka, co tutaj leży, tu jest wypisane i ona będzie tutaj, bo tu będzie drabinka w tym miejscu. Tu jest wyciągnięte i już wiemy jakie wymiary, bo jeszcze nie wysłali drabinki. Trzy dni temu zamówiłam, jeszcze nawet nie wysłali. No, w ogóle nie mam kontaktu z moją drabinką. To wyszli maila czy ten. No właśnie dzisiaj napiszę, czy tam coś. Nie, na stanie, ty nie zaczytałaś nic. Nie, nie ma, nie ma, bo sprawdzałam nawet specjalnie w każdym, tak jak ostatnio się pomyliłam w tym stolikiem. Znaczy ale jak było na aukcji? Dostępna zaraz czy za ileś dni? Tam pisze na Allegro, znaczy. Tak, jest rzut zaraz i że wysyłka tam w ciągu, coś tam, coś tam, coś tam, no. Czego on mówi? Mir mówi, że nie.
A jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. Mir, dołóż coś hajsu. Daj mi miarkę. No to weź Mirom zmierz, tu jego ogonem. On ma 20 cm, zmierz go. On mówi, że nie, ale on ma 20. No kurczę. Nie. A musisz na tej płytce leżeć? Tak. I ten kurz wycierać? No to wysoko już jest. Nie? O matko, Mirex. Mirex. On już wyciera. On wyciera kurz. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.